Hej, czy gramatyka angielska to może być łatwa? Może, daj mi 5 minut, udowodnię Ci to. Naucz się dzisiaj ze mną jednej mega przydatnej rzeczy i zarazem hiper prostej rzeczy, a mianowicie jak dać rozkaz, jak wydawać rozkazy i jak zamienić je w prośbę. Zaczynamy! Słuchaj, pomogę Ci dzisiaj zdobyć praktyczną umiejętność wydawania po angielsku rozkazów. Prosta rzecz, potrzebujesz tylko znać nazwę czynności, jaką chcesz mieć wykonaną. Czyli jeśli chcesz, żeby ktoś poszedł, powiedz... No, co powiesz? Tak, powiesz go! Jeśli chcesz, żeby poszedł sobie w ogóle stąd, dorzuć go away. Ale to już dodatek, to już jakby rozwinięcie tego rozkazu, bo wystarczy powiedzieć go! A jeśli chcesz, żeby ktoś się zatrzymał, to powiesz, pomyśl, widzisz to na znaku drogowym. To jest właśnie to angielskie słowo. Stop! Tyle, dość. Mówisz po angielsku, wydałaś rozkaz po angielsku, zatrzymaj się. Albo przestań to robić. Stop, stop it. It, czyli to. Przestań to. To samo słowo, którego używamy na zatrzymywanie się samochodem. Stop it. Masz już dwa rozkazy. Go, stop it. Jeśli chcesz komuś taką prostą, najzwyklejszą czynność powiedzieć. Jedz, eat. Albo napij się. Pomyśl, znasz takie słówko. Jak to się mówi? Jak jest taki song zmieszany z... No, drink. Drink, drinka robimy przecież na imprezach. I to jest angielskie słówko, które znaczy pić. Ten drink nie wziął się znikąd. Czyli drink, pij. Może te rozkazy brzmią tak ostro. Wszystko zależy od Twojej intonacji, a jeśli chcesz je złagodzić, chcesz, żeby to nie był taki rozkaz, no to rób mi teraz, to możesz powiedzieć po prostu na koniec will you? Czy tak zrobisz? Czyli zobacz, mamy rozkaz go, will you? Drink, will you? Eat, will you? Will you? Czy tak zrobisz, czy zrobisz to, czego ja od Ciebie oczekuję? Twoja intonacja zdecyduje, czy to jest rozkaz, czy to będzie prośba. Jeśli natomiast chcesz, żeby ktoś czegoś nie robił, to użyj przed nazwą czynności, o którą Ci chodzi, słówko don't. Don't, czyli angielskie przeczenie. Don't. Nie odchodź. Don't go. Don't go away. Don't stop. Będzie znaczyć? Tak, będzie znaczyć nie przestawaj. Don't stop. Don't go. Nie odchodź. Don't eat it. Tak? Don't eat it. Nie jedz tego. Zwróć sobie uwagę. Eat, jeść długo. It, krótko. Nie jedz tego. Don't eat it. Spróbuj powiedzieć, nie pij tego. Don't drink it. Pomóż mi. A kto będzie pomóż mi? Pomagać? Znasz to słówko. Help. 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 Rozkaz, prośba. Masz to, o to Ci chodzi w sytuacji, kiedy będziesz potrzebować pomocy, wołaj help. Albo nie chcesz, żeby Ci ktoś pomagał. Nie wiadomo, co za to mógłby oczekiwać, więc lepiej don't help me. Me, czyli mnie. O, nie pomagaj mi. Don't help me. Ha! Don't help me. Thank you. Czasownik, czynność to rozkaz na tak. Don't, czasownik, nazwa tej czynności to rozkaz na nie. Oba te rozkazy, jeśli chcesz złagodzić, dodajesz na końcu to will you? Don't go away, will you? Nie zastanawiaj się, czy to ma gramatyczny i w tłumaczeniu sens. Tak możesz po prostu złagodzić rozkaz. Help me, will you? Don't help me, will you? Ciekawe? Nie zapomnij nacisnąć na subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. W sumie ten odcinek mógłby się na tym skończyć. Zaproszę Cię do następnego, w którym nauczę Cię więcej możliwości. Widzisz, ja już się rozpędziłam, ale po trochu, małymi krokami
Obiecałam, że nauczę Ci dzisiaj jednej mega prostej, mega przydatnej rzeczy i wydaje mi się, że chyba to masz. Zróbmy mały test. Poproś o pomoc. Co powiesz lub co zawołasz, zależnie od sytuacji? Help me! Mam nadzieję, że taka była Twoja reakcja. Ktoś nachalnie oferuje Ci pomoc, będzie niósł Twoje bagaże, boisz się, że z nimi zniknie, więc powiesz, nie pomagaj mi, powiesz do oferującego, don't help me. Tak? Udało się powiedzieć? Jeśli nie, to znaczy, że musisz obejrzeć ten odcinek jeszcze raz. A w tym miejscu zaproszę Cię do następnego, w którym podam Ci jeszcze więcej sposobów na to, jak zadając pytanie można poprosić o pomoc. I obiecuję, że też będzie to jedna mega łatwa struktura. To jak to szło z tym trybem rozkazującym? Czynność i już. A jeśli chcesz, żeby ktoś tego nie robił, co powiesz? Don't czynność. Taram! Don't destroy the plant. Czyli Elżbieta, nie niszcz kwiata. Kwiatu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!